Wywijane liście spora. Do tej dekoracji użyjemy noża typu sierp. Rozkładamy wewnętrzną część spora na pojedyncze warstwy. Od około 1 trzeciej długości, mierząc od podstawy, przecinamy poszczególne warstwy wzdłuż. I wywijamy je na zewnątrz, podobnie jak to robi się ze wstążeczkami. Jeżeli warstwa jest ścięta prostopadle, należy nadać jej szpiczasty kształt. I tak jak w poprzednim przypadku, przecinamy wzdłuż. Poszczególne warstwy układamy z powrotem jedną w drugą. Staramy się to robić tak, aby bardziej powywijane części znajdowały się w różnych miejscach. Tak przygotowaną dekorację używamy do przystrajania dużych kompozycji lub stołów okolicznościowych